wernisaż pierwszej polskiej prezentacji wystawy Zimne spojrzenie, ostatnie zdjęcia rodzin z getta w Tarnowie. Wystawa wcześniej prezentowana była w Berlinie i w Wiedniu, ale wystawa dotyczy Tarnowa i dotyczy nazistowskich badań eugeniki, które prowadzone były tutaj w roku 1942. Wystawa ma kilka elementów, także pozwala dowiedzieć się, jak wyglądał żydowski Tarnów, a także jak wyglądało współistnienie właśnie społeczności żydowskiej tutaj w mieście. Takim centrum wystawy, sercem wystawy jest archiwum, gdzie możemy zobaczyć, ale nie do końca, portrety osób, które były poddane tym badaniom. Wenn man in die Ausstellung kommt, muss man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, aber es geht auch nicht darum, jetzt jeden Text genau zu lesen. Wir haben ja auch sehr, sehr viel Bilder und Überschriften also oder Zusammenfassungen geschrieben. Und es geht darum, eher so einen Eindruck auch mitzunehmen. Also im Zentrum der Ausstellung stehen die Bilder, um die es geht und die wir zeigen, das Archiv. Und um diese Ausstellung herum ist die Stadtgeschichte eben in sehr kurzen Texten auch und in vielen Bildern dargestellt. Und dazwischen sehen Sie auch noch die Tafeln mit dem Hintergrund der anthropologischen Untersuchung. Also man kann hier einfach herumgehen und das holen. Und wer das genauer lesen will oder wissen will, der kann auch einen Katalog mitnehmen, weil alle Texte sind auch genau im Katalog übertragen. Ja, wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Besucherinnen und Besucher kommen und denken, dass das für die Tarnower Bevölkerung ein sehr interessantes Thema ist, denn sie leben in dieser Stadt und es ist ja naheliegend, sich mit dieser Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen. Und hoffen natürlich auch, dass viele junge Menschen diese Ausstellung besuchen und aber auch viele Interessierte aus Polen und aus der ganzen Welt. To jest niezwykle ważna wystawa, nie tylko dla Tarnowa, ale przede wszystkim dla Tarnowa, ponieważ ta wystawa przywraca jakby to pamięć, chciałbym powiedzieć, życie tym ludziom, którzy zostali zamordowani, a którzy zostali udokumentowani w sposób no, szczególnie jakiś taki nacjonalistyczno-faszystowski, traktowani jako materiał do badań, jak przedmioty. I ona nie ma wartości tej, którą ci realizatorzy tych badań sobie zakładali, to znaczy rasowych, żadnych. To jest bardzo ważny dokument epoki rasistowsko-nacjonalistycznej. To byli bardzo ciemne czasy. Niemcy w III Rzeszy byli odpowiedzialni za wszystko, co to było tu. Ale co to jest ważne, jest, że takie zdjęcie i taka wystawa daje nam dzisiaj twarze te ocalałe. I to znaczy, to są ludzi i nie liczby. I to jest takie bardzo mocne wyrażenie dla mnie. Ja w czasie otwarcia powtórzyłem tą przestrogę Mariana Turskiego, który wygłosił Auschwitz. Nie bądź obojętny. Ta wystawa jest no, takim działaniem, które wskazuje na właśnie brak tej obojętności. Na, ich bin sehr beeindruckt, sowohl von der Ausstellung. Ich habe noch gar nicht alles gesehen, nur den ersten Teil jetzt, aber ich bin schon sehr gespannt auf die übrigen Teile und ich freue mich, dass trotz des ausgiebigen Regens heute so viele Leute den Weg hierher gefunden haben und sich die Einführungsreden und die sehr wichtigen und sehr erläuternden Einführungen durch die Kuratorin und die Frau Direktorin der Gedenkstätte in Berlin angehört haben und jetzt auch in der Ausstellung sind. Es ist sehr emotionell, sehr bewegend und auch schockierend. Und das Traurige ist, dass nur durch diese Fotos, das sind die einzigen Fotos von diesen Verwandten, von meinem Großonkel und seiner Frau und seinen Kindern, das ist das Einzige, was wir haben. Und sonst wissen wir eigentlich nichts und wir wissen auch nicht, wie sie umgekommen sind. Und das am schockierendsten war, wie ich das Foto das erste Mal gesehen habe, im Naturhistorischen Museum in Wien, in der Schublade, wie die Frau Dr. Berner mir das Foto gezeigt hat, aus einer Schublade so herausgezogen und ich sehe das Foto von jemandem,
den ich eigentlich nicht gekannt habe, der aber so ausgeschaut hat wie mein Großvater. Ich habe ihn sofort erkannt, ja, obwohl ich ihn nie gekannt habe. Und das war schrecklich. Und der Gedanke, dass er da liegt in dieser Schublade im Naturhistorischen Museum, ist schockierend. Dla mnie przede wszystkim, jako miłośnika historii Tarnowa, to jest takie bardzo wzruszające. Ktoś by powiedział potocznie, że ma ciary na plecach. Ja też takie ciary mam i można się przenieść w przeszłość i wczuć osoby, które przeżyły i opowiadają czucia, tak jak na przykład, która po 60 latach odkryła nagle zdjęcie swojej rodziny właśnie wykonane tutaj w Tarnowie podczas badań. To jest na pewno wzruszające. Takim ważnym okresem trwania tej wystawy będzie koniec sierpnia i początek września, ponieważ w tym roku nieprzypadkowo właśnie dla tej wystawy przypada okrągła rocznica, 80. rocznica likwidacji getta w Tarnowie. Dlatego też tradycyjne już coroczne wydarzenie Dni Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Galicjaner Sztetl, w tym roku są przesunięte z czerwca właśnie na koniec sierpnia i będzie jeszcze szereg wydarzeń, które dotyczą tej wystawy, ale nie tylko. Chcemy także poprzez tę wystawę przybliżyć żydowski Tarnów, stąd będą oprowadzania, też spacery po mieście, czy na przykład koncerty muzyki żydowskiej.